Kurwa, wczoraj sobie przybijałem uszy. I teraz tak mi napierdala przez te słowa. Ja pięcio. I co, będziesz jakiś tel nosił? No ja już noszę. Ja sobie wczoraj normalnie przybiłem w trzech miejscach ucho i sobie wsadziłem. Wyślę ci zdjęcie. Wyślę ci najpierw zdjęcie, na kim się wzorowałem. No. To jedna z moich ulubionych postaci z anime. Jaki jest efekt? Jak coś to jest na dobrym uchu założyłem, tylko że jest lustrzane odbicie. Mhm. Kurde ty, no nieźle. No nieźle. I będziesz chodził z takimi kolczykami? Normalnie dzisiaj chodziłem już. O kurde, mal. Gdzie... Ja nie zdejmuję nawet, bo kurwa to tak boli. Znaczy, no. Może boli zakładanie, ale tam ciężko jest trafić. I no. Później tak grzebiesz mnie w tym uchu i sobie jak po tych nerwach tak grzebiesz, to boli trochę. No, to stwierdziłem, no. Nie zdejmuję tego. No. Dziewczyny lubią takich, nie? Że nie wiem, mam wyjebane. Ja nie szukam już dziewczyny. Byłem 5 lat, tyle mi wystarczy. Teraz tylko samochody i pies. Samochody i pies, no i to jest życie. No. No, a ten, to dobra, to... Ja ci mówiłem, że mam czwarte auto. Że co? Mam czwarte auto. Ja pierdolę. Nie mówiłeś. Volkswagen Polo 2, ale to tymczasowo sobie kupiłem na czas naprawy Audicy. No. I wtedy tylko sobie tam lekko naprawię i sprzedam za drożej niż kupiłem. No. Bo jako kupiłem tak prawie 3 razy taniej niż na rynku są sprzedawane. Bo tam miał walniętą dupę i ma takich pierdół do naprawy, ale ten. Ja tak sobie policzyłem, to więcej niż 400 nie zapłacę za tę naprawę. Bo ja sobie będę sam to robić. Ogólnie chodzą po 2,5, co nie? Jako kupiłem za 900 i jeszcze dostałem komplet nowych kół z nowymi praktycznie oponami. I no. Te opony, koła z oponami mogę spokojnie za 900 sprzedać. To już jakby mam zwrot 700 zł. Też tam miałem paliwo zatankowane ponad połowie. Jak mówił mi, jaka jest pojemność, to mniej więcej też 100 zaoszczędziłem na tym. No to jakby już mam 600 zł jakby na ten straty. No i jak samo auto sprzedam chociażby za 1500, to już mam tam ile? 900 zł zysku. No. Biznesman, kurwa. A jako kto ma Diego grać? Nie gra jako Mandziorogo, będziesz podległy po mnie. Chyba, że to ci nie przeszkadza. On może później się uwolnić, nie? Z tego. Pod twojego buta, ale no. Nie wiem, Tybet? Nie. Butan. To jest pod Tybetem. Nepal. No. Ten Butan, ty dawaj Butan pod Tybetem. Tylko to wiesz, po prostu już możesz iść do kibla i przejść za 3 godziny i może się jedna fabryka zbuduje, nie? Coś się zbada może. Tak, coś się zbada. Ja, kurde. Mongolia nie jest, a ten Xibei San ma na przykład. Ten Sin, co to jest? Sin. Sin? Gdzie? Też dobre, no. To wezmę. Sin, dobra. Gdzie jest? Tam jest komunizm, no i mogę atakować. Sin, a gdzie jest Sin? Bo ja tego nawet nie widzę. To jest nad Tybetem. Ale może, a może ten faktycznie. Ten Xibei San ma, bo tam nie ma komuny, a my idziemy to w faszyzm. Idzie. Ten Xibei San ma właśnie, no. I tam będziesz miał w cholerę ludzi. Ja nie mam dużo. Tuwińska Republika Ludowa. Gdzie to jest? Nad Mongolią. Nie. To dobra, to może ten... Xibei-san ma, bo jest dość duży. Tylko kurwa... I ma dużo ludzi, mogę zobaczyć, jakie ma tam surowce i w ogóle? Nie. Właśnie tutaj nie mogę, kurde. Ale on ma dużo ludzi, to jest surowiec. A ty kamień, co ty ma? Ja... Klika. Klika, słuchaj. Klika. Ja mam państwo pół mafiny. I to on ma... On ma plusy i minusy, bo on gówno tam ma, ale ma za to pełno surowców. Już niedługo, zaraz będę miał więcej niż gówno. Będę mieć jeszcze kupę! I siki. Będzie picie i jedzenie. O kurde, straszne. To co, chcesz jako Sim grać? To też w sumie duże państwo. No, i połączenie z ZSRR, to łatwo je przejmie. Komunista zawsze wyjdzie, wiedziałem. On esbek. I można ci gotowy. Esbecja zawsze wyjdzie. Ja czuję, że on ma takie ciche ten. Że on cwaniak, wiesz, dołączy do komuny, jak się zacznie coś, nie? O, no.
Mam takie podejrzenie. Ja mam cel narodowy na Rosję w razie czego. A ja ten, jak grałem z Japonią, to i już byłem w Pakcie Trzech, to Hitler by się mnie zapytał, czy chcę do niego dołączyć w walce z komunizmem. No. Oczywiście przyjąłem to. No tak. Dla Führera wszystko. I o co tu chodzi? Ogólnie też ten, na starcie Japonią ja mam 10 tysięcy braków w sztuce broni. No. Mam wojsko, ale bez broni. No ja mam dużo na plusie. No ale za to na przykład właśnie magazynowane mam okręty, znaczy okręty nie są magazynowane, ale mam ich pełno i lotnictwo mam magazynowane i artylerię. Ja mam wszystko oprócz czołgów i broni na początku. Prowadź zmiany w rządzie? Co? Co jest? A to. Nigdy wcześniej takie coś mi się nie wyświetliło. Kurde, artylerii nawet nie mam. Zbadanej. No, nie wiem, co to są pociągi, nie wiem, co to są ciężarówki, nie wiem, co to jest artyleria, kurde. Zobaczą pociąg, to powiedzą, że to jakiś żelazny byk. No, żelazny byk, albo właśnie smok. Żelazny byk. I będą spieprzać i wszyscy mi z kraju uciekną. Kolejne par. Opłaca się robić te szkolenia paramilitarne? Paramilitarne. Bo ja z tym Mandżuroko robię, że jak byłem w wojsku, to też robiliśmy szkolenia paramilitarne. No tak, że jak byłem na polonie, to my mieliśmy bazę, a Niemcy sobie jeździli wokół nas. No. Czołgami i my się nie przed nimi broniliśmy, co nie? No. A gdzie to jest? Jak zaznaczyć swoje jednostki, tak? To są ćwiczenia? W decyzjach mam takie coś. Mogę też z Mejdzinkiem zrobić szkolenie paramilitarne. Aha, to jest żeby... Ja tego nie mam. Żeby mi poprawia doświadczenie armii, ale nie widzę, żeby mi się doświadczenie zwiększało. A to dobrze, bo jak najedziesz na doświadczenie armii, to tam jest 0, ileś będzie, o ile rośnie, nie? Nie, że o jeden od razu, tylko wiesz, to potrwa, nie? Znaczy. Ale dobrze, to warto robić. I jeszcze zacieśniasz chyba swoje relacje, nie? Tak, sposób. Tak, tylko że u mnie i tak już są na 100% te relacje, to jest fajne, no. Coś. Mam taki łatwy start. A ty już masz frakcję jakąś stworzoną? Chyba? Nie wiem, nie. To chyba jest... Brak frakcji masz, jak klikam na ciebie. Bo ja ogólnie, jak mam cel narodowy, no. To ja dopiero mogę zrobić... Kurwa, gdzieś to było. Możesz nawet szybciej, bez celu, bo też bez celu można, że... Jak na siebie klikniesz chyba na swoje państwo i dyplomacja, to wtedy masz... Spójrz... frakcję, ale chyba teraz nie możesz. Ja mam coś takiego jak sfera większego dobrobytu z Azji Wschodniej i wtedy pisze mi, że stwórz frakcję sfera większego dobrobytu Azji Wschodniej. A tak, no tak. Dobra, podpisanie Paktu Trzech, zaraz będę z Führerem w teamie. Pięknie. Daj mi tylko 2 miesiące. Kurde, ja muszę coś robić, żeby doświadczenie armii zdobyć, żeby sobie szablon dywizji być w stanie zrobić też lepszy. A nie jakiś dziadostwo. Dam ćwiczenia. Bo za ćwiczenia masz też doświadczenie armii ci rośnie, nie? A właśnie, jak to się te ćwiczenia robiło? No, że jak masz armię przydzielone pod dowódcę, nie? Jakiegoś? Bo ja o tym w ogóle zapomniałem, jak jest to grałem sam. No. To tam w planach operacyjnych, czyli na dole w tym masz szkolenie, nie? Klikniesz na generała. Czekaj, mam dowódcę armii. No. I masz tutaj różne plany, nie? Nad jego jakby portretem. No, to mam. No i jest szkolenie tej... Szkolenie... Ciągniejszek został stracony, co? To u mnie. A! Nie chciał komunistą zostać. Co za gość. Ty, on już na Tybet uzasadnia cel wojenny, ty. Nie chciał komunistą zostać. Nie dało się znaleźć innego wyjścia. Jest plus kliknięcie, żeby zacząć ćwiczenia. Dobra. To zawsze był należał do SIN. Każdy jest winny, kto nie jest komunistą. Ja wiedziałem, że tak będzie. Tak właśnie musiał być. On jest niewinny. Każdy, kto nie jest komunistą, jest winny. Dobra, może muszę ciężarówki zdecydować, żeby oni się nie wystraszyli. Szkolenie. Dobra, to jest koń na kołach. Tak, no. Koń na kołach, tak.
Spokojnie, nie boimy się, nie? Nie paliwo. Tak. Dużo ryczy i warczy. Tak. Ale to dobrze, bo to lubi. Dobra. A czemu nie mogę geniusza? A, bo nie mam zarejestrowanych. A ja czekam jak głupi na te punkty. Państwo chińskie wypowiada wojnę, celem jest komunistyczne Chiny. Kurde, troszkę ostro tutaj. To w sumie coś normalnego. No tak. Też pamiętam. Nawet historycznie nawet. No, lubiłem grać Chinami, bo właśnie dużo mają tych. Dużo mają ludzi. Tylko gdzieś 5 lat zajęło, żebym mógł, był na tyle silny, że mógłbym walczyć, kurde, z Rosją. A tak okrętują ludzi? Ja ogólnie researchuję tylko ten. Bo ja stawiam na prostotę. No i udało się Mistrzostwo Polski zdobyć, że robię te bombowce taktyczne tylko i w to idę tylko, nie? A ja za to, bo Japonia miała najszybszy, najzwrotniejszy myśliwiec. Tak, na początku tak, no. I świetny, on zero coś tam, tak? Tak, zero, to był A6N. No, to super sprawa, bo to był chyba, kurde, akrobatyczny właściwie, stworzony do akrobacji myśliwiec. Nie. Aha, to po prostu był sprawdzeniem A5M, który był już szybki i zwinny. No ale właśnie ta zwinność była potężna. No. Tylko kurczę, ja to żeby mieć to zero, to ja to mam w celach narodowych i w drzewko on jest bardzo daleko dość. To ja sobie go trochę olewam. Ale A5M mogę robić i on też jest bardzo szybki. Kurde, żeby... Co teraz? Idę w faszyzm ostro. Produkcja przez samolocik. No ta rozgrywka będzie trochę nudniejsza, bo tu wiadomo, takimi państwami gramy. Chociaż Japonia okej. Okay. Chociaż nie wiadomo. Japonia jest strasznie też, bo mówię, na początku ona ma dużo braków i zanim ja to wszystko uzupełnię. Tak, no. Ale jak zacznie się już z Chinami, to może być ciekawe. No. Pierwsze rozbiory Chin. No. Ciekawe, czy się uda. Ja mam jakąś flotę? Nie. Ja ci mogę wysyłać jednostki ogólnie jakieś? Jak jestem w stanie wojny, to wtedy jako korpus ekspedycyjny, ale jak będę faszystą też. O, podpisanie paktu 3. Hitler, dzień dobry. Jest. Pięknie. Bardzo. A mogę jakby nazywać swoje armię? A dobra, już widzę jak. Taki współczynnik Seishiro i Takagi. Zostaliście awans, towarzyszu. Ty, panie mistrzu Polski, a powiedz mi jeszcze, bo przy niektórych jednostkach mam te takie 3 złote strzałki w górę lub 3 złote strzałki w dół. Co one znaczą? What the fuck? Aha, w template'ach? Nie, wysłać ci zdjęcie. Ale gdzie? W jakim menu to masz? Obojętnie. Klikamy na jakąś jednostkę i niektóre czasy mają te takie po prawej stronie ten. 3 strzałki w górę lub 3 strzałki w dół. To wyślij zdjęcie. No nie wiem. Bo właśnie w kurwa mierze jak na to strzałeczką, to nie pisze mi co to znaczy. Ja podejrzewam, że to chyba doświadczenie jest, ale nie jestem. A, to jest priorytet, właśnie. Priorytet zaopatrzenia. Który jest w tym, w szablonach, jak się wchodzi w te rekrutacje i wystawianie. No i różne są szablony i nawet przy nich będą takie strzałeczki, że niektóre są elitarne, nie? Jednostki elitarne, no. Po prostu mają zaopatrzenie, priorytet zaopatrzenia, nie? Większy. No, że w ten sposób to działa, nie? Ja już pani mają, spasibo. No, ja tworzę 2 template'y tylko, wszystkie inne kasuję, no i tyle, ale teraz mam za mało doświadczenia armii jeszcze. Jeden template garnizonowy robię.